Dziękujemy wszystkim patronom za wspieranie naszego kanału. Wycieczkę zaczynamy z bezpłatnego parkingu położonego w północnej części miasta Bogórzów Gorce. Z parkingu wychodzimy od razu na zielony szlak i idziemy po szerokiej, płaskiej, ubitej drodze. Powoli zmierzamy na Chełmiec, przez lata uznawany za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Zamieszanie z wysokością Chełmca zaczęło się po II wojnie światowej. Kiedy dokonano pomiaru, uznano, że ma 869 metrów i taka wysokość sprawiła, że trafił do korony gór Polski jako najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Pod koniec lat 90. ponownie zmierzono Chełmiec i okazało się, że punkt triangulacyjny pomiaru wysokości był umieszczony na szczycie wieży widokowej. Po odjęciu jej wysokości powrócono do przedwojennej wysokości 851 metrów nad poziomem morza. Co za tym idzie, Borowa znowu została najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich, mierząc 853 metry nad poziomem morza. Mimo oficjalnej zmiany wysokości, nie wpłynęło to na zestawienie szczytów w koronie gór Polski. A na stronie klubu, w dniu nagrywania tego filmu, w zestawieniu szczytów wciąż istnieje błędna wysokość. Szlak zielony po chwili chowa się do lasu i tak po 30 minutach od parkingu dochodzimy do przełęczy Rosochatka. Szlak zielony idzie dalej w lewo i to nim będziemy schodzić. A my od teraz trzymamy się szlaku żółtego, aż do samego szczytu. Szlak robi się trochę bardziej stromy, sama zaś ścieżka bardziej wyboista. Po kolejnych 20 minutach marszu dochodzimy na szczyt. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ogromny 45-metrowy krzyż milenijny, postawiony tu we wrześniu 2000 roku. Dalej, prawie 20-metrowa wieża widokowa z 1888 roku. Obok wieży w latach 50. XX wieku stał drewniany maszt radiowy, dzięki któremu zagłuszano ze szczytu Radio Wolna Europa. Pozostałością po tamtych czasach jest również położony za wieżą budynek radiowo-telewizyjnego ośrodka nadawczego Chełmiec. W czasach PRL szczyt otoczony był zasiekami z drutu kolczastego, wysokimi betonowymi słupami i pilnowała go straż przemysłowa. Dzisiaj już bez przeszkód się tutaj dostaniemy. Wejście na wieżę widokową podczas naszego pobytu w sierpniu 2020 roku było bezpłatne i dostępne od piątku do niedzieli.
Przed pandemią pobierana była opłata 4 zł za bilet normalny i 2 zł za ulgowy. W Zwierzę widać wiele górskich pasm. Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Rudawy Janowickie, Góry Sowie czy Karkonosze. Z góry schodzimy, trzymając się cały czas zielonego szlaku. Idziemy niemal po równej drodze do samego parkingu. Jest to ubita droga, po której spokojnie można dostać się na szczyt z większym wózkiem dziecięcym czy rowerem. Po drodze dobrze patrzeć pod nogi. Schodząc, spotkaliśmy przy drodze żmiję zygzakowatą, która zwinnie uciekła w zarośla. Również napotkaliśmy niegroźną, beznogą jaszczurkę, padalca zwyczajnego. Z Chełmca udajemy się na oddaloną o 25 minut drogi samochodem Waligórę. Zostawiamy samochód na parkingu przy schronisku Andrzejówka i udajemy się na krótką wycieczkę na szczyt. Trzymając się żółtego szlaku, schodzimy z drogi i wchodzimy do lasu, gdzie czeka nas niemałe zaskoczenie. Na szczyt prowadzi krótka, ale bardzo stroma ścieżka. Na odcinku 300 metrów pokonujemy ponad 120 metrów przewyższenia. Nawet po kilku dniach bez deszczu na szlaku jest dość ślisko, co w połączeniu ze stromizną nie ułatwia wchodzenia, a zejście było jeszcze gorsze. Po około 15 minutach dochodzimy na zalesiony szczyt. Robimy pamiątkowe zdjęcia i wracamy tym samym szlakiem. Pieczątkę przebijamy w schronisku i przy okazji jemy tam chyba najlepsze schroniskowe pierogi ze wszystkich, które próbowaliśmy. Po obiedzie ruszamy na trzecią tego dnia górę, Wielką Sowę. Relacja z wycieczki w kolejnym filmie, na który już teraz zapraszam.
Wszystkie pomocne linki umieszczam w opisie filmu.